Witam ponownie. Potrzeba jest matką wynalazków, jak powiedziałem. Wsadziłem kartę Wi-Fi. Popatrz, jest to taka karta Wi-Fi. Tu mamy jej oznaczenia. Dobrze, te karty współpracują z Linuxem, więc polecam serdecznie. Karta zainstalowana. Mamy antenkę. Startujemy ponownie. Jaki piękny dźwięk uruchamiania się. Zasilacz 500W to spokojnie wystarczy na tą platformę. Ludzie, bez przesady. Nie ma co do takiego małego komputera, nie ma co pakować nie wiadomo jakich zasilaczy. Zobaczcie, już mamy ten ekran powitalny. Kabel sieciowy jest odłączony. Rozdzielczość się zmieniła. Widzicie, mamy sieć. A co tu się odpierdala? Jakaś awaria. Kabel się pewnie ruszył. Coś wam pokażę. Chcecie wiedzieć, jak to hałasuje? Wcisnę przycisk reset. Ja pierdolę. Jak silnik od Jumbo Jetta. Tak to hałasy. Wiecie, mi się wydaje, że jakiś błąd wywalił, dlatego się obraz zaczął pierdzielić. No teraz będziemy wiedzieć wszystko. Jestem z powrotem, jak widzicie. Wszystko już działa, ustanowienie połączenia trwa. Mówię, jakaś awaria musiała drobna być, dlatego się nie chciało połączyć. No właśnie, zaklejmy jak sobie ten. Wszystko sobie chodzi jak złoto. Się śmieję, że mała, głupia awaria i wystarczy, żeby po prostu pokrzyżowało krzyki, ten szyki. Łączenie z siecią bezprzewodową. No i to się trochę zejdzie, zanim on sobie weźmie. Bluetooth działa dobrze. Nie będę odświeżał, wiecie, repozytoriów, dopóki połączenia nie ustanowi. A to może chwilę po prostu zająć. No wiecie, dobra maszyna z tego komputera, ale czasem ma problemy. O, kupię sobie taki znaczek i nakleję tu logo Linuxa w tym miejscu. No, włączę sobie jeszcze doświetlanie, bo chcę wam pokazać, jak to wygląda w tej pozycji. Karta Wi-Fi jest nowiuszka. Mówię, jakaś awaria drobna wystąpiła i dlatego karta zaczęła nawalać, ale już wszystko działa normalnie. Dobra, zobaczmy, jak to tam dalej idzie. Bo już ja też się niecierpliwie. Dobra, ruszyło się. Mamy połączenie internetowe już. Musiałem użyć tej zewnętrznej anteny Wi-Fi, bo tamta poprzednia nie chciała w ogóle ją łapać sygnału. Odświeżymy sobie pakiety. Trochę to mu zajmie.
A jeszcze sobie wrócimy. Ja ten komputer zbudowałem kiedyś za cenę 590 zł. No nie licząc zasilacza i karty graficznej. O, widzicie? Sam sobie ruszył. Temperatura gnała na płycie odpowiednią. Ten. I oba wentylatory, widzieliście, same sobie ruszyły. Ja to tak zaprogramowałem, żeby to było tak ustawione w BIOSie, że jeżeli płyta osiągnie jakąś tam temperaturę, to żeby dopiero się wentylatory włączały. Żeby nie zapierdalały na full obrotach. Więc teraz dopiero wentylatory ruszyły. A wiecie, dlaczego robię takie filmy? Spontaniczne z biegu? Bo lubię się chwalić swoimi osiągnięciami, że nie trzeba być informatykiem po studiach i tak dalej, żeby coś potrafić. A Oppo A16 nagrywa niezłe filmy. A zobaczmy, jak tam idą aktualizacje systemu. Tak, nowa wersja menadżera. Ciekawe, czy ja mam dobre te hasło. O kurde. No nie wierzę. Poczekajcie, bo muszę se hasło.